Cześć kochani, witam Was na kanale Eko Kreatywna, dzisiaj w holu lumpeksowym. Słuchajcie, będziemy oglądać rzeczy z różnych sklepów i naprawdę znowu, oczywiście znowu znalazłam perełki, rzeczy vintage, rzeczy bardzo markowe, rzeczy rękodzielnicze, super tkanin i dzianin, rzeczy z jedwabiu, modne marynarki, no i w ogóle szał. Dzisiaj jest szał markowy i szał jakościowy, więc zapraszam na ciąg dalszy, oczywiście będzie mierzymy, ale tym razem nie będę pokazywać przebitek ze sklepów, bo jest dużo rzeczy i to jest taki przed przerwą haul, potem są święta i będziemy w związku z tym dzisiaj oglądać dużo rzeczy w stylówkach. Kochani, lecimy dalej, oczywiście jeśli Wam się podoba tematyka lumpeksowa, tematyka trendów, jak stylizować rzeczy vintage i tak dalej, to zapraszam Was do subskrypcji kanału koniecznie i do polubienia tego filmu. Słuchajcie, lecimy, bo jest dużo rzeczy. Zaczynam od sukienki, którą mam na sobie i która po prostu jest tak piękna. To jest marka Jovonna London. Pierwsza klasa, słuchajcie, jedwab 100%, pięknie haftowana rzecz. I teraz, wiecie, na fali tych chłopów naszych, polskich, też czasem mam takie nastroje na stylizowanie takich ala ludowych rzeczy. No i oczywiście, że to nie jest polskie, ale wiecie, jak już mówiłam kiedyś, ludowe motywy są w większości świata naprawdę podobne, oprócz takich tych azteckich, geometrycznych i w niektórych rejonach typu na przykład Australia czy tamte rejony, prawda? Gdzie mają jednak troszkę inną stylistykę, to bardzo dużo tych ludowych rzeczy przypomina siebie nawzajem. Są to zwykle jakieś kwiaty w tych podstawowych barwach i motywy naprawdę są podobne. Zobaczcie, no to wygląda trochę jak góralski nasz motyw. Tymczasem podejrzewam, że jest to zupełnie jakiś celtycki albo coś takiego. I przez super rzecz. W dodatku zobaczcie, ta sukienka jest wykończona bawełnianą koronką tutaj. Pięknie haftowana i ma takie taśmy jakby właśnie ludowe tutaj wszyte jeszcze. Ja włożyłam pod nią halkę z tiulem, bo sukienka jest bardzo krótka. Ja zawsze tak robię, że albo wkładam jakąś halkę tiulową, jeżeli mam krótką sukienkę, albo po prostu przedłużam ją, ale w tym przypadku, ponieważ ma te wykończenia tutaj koronkowe, to może być halka. Co prawda wolałabym czerwoną na przykład, ale w sumie nawiązuje do tych białych tutaj koronek, więc mi to nie przeszkadza. No i jak widzicie, do czerwonych bucików takich słodkich z kokardkami. No i do ludowej biżuterii, bo oczywiście biżuteria nie jest ludowa, tylko inspirowana ludową. Są to drewniane korale polskie, po prostu takie drewno malowane. Wiecie, jak na pewno spotkaliście się na wszystkich straganach takich z ludowizną po prostu. Także piękna, przepiękna sukienka, dajcie znać, jak w niej wygląda. Ze względu na kolorystykę wydaje mi się, że nie zostawię sobie tej sukienki, tym bardziej, że jest to też sukienka z świetnej marki, więc jeżeli ktoś będzie chciał mieć taki styl, no to będzie miał super zakup, więc pewnie ją udostępnię na Vinted albo po prostu do sprzedania, ale jest prześliczna, słuchajcie, to jest w ogóle napisane, że to jest rozmiar M, być może, no nie na jakieś szerokie ramiona, czy na jakieś duże biusty, ale jest luz lekki w tej sukience, więc myślę, że spokojnie może być to rozmiar M. Bardzo piękna, przepiękna, jak ja to mówię, tradycyjnie przepiękna sukienka po prostu. Tak, dzisiaj tak Wam się pokazałam. Pokażę Wam teraz rzeczy, które kupiłam w Vive na trochę wyprzedaży, bo byłam w środę, tak jak jedna z Was mi poradziła. Co prawda, no super tanio tam nie jest w środę, no ale jest trochę taniej niż w ten najdroższy dzień. Kupiłam Wiktorowi super Nike. On bardzo lubi pomarańcz, szczególnie ostatnio. I Nike oczywiście jeszcze nie są wyprane, ale są naprawdę w świetnym stanie. No niestety kosztowały 50 zł, więc super tanio nie. Ale jak na Nike takie do biegania, takie przewiewne, letnie, bo one są takie ażurowe jakby, no to i tak super. Nawet jest cena jeszcze na nich, 50, widzicie? I no są świetne, nieważne czy tam to jest kolor damski czy męski, ważne żeby się zgadzał rozmiar i Wiktor bardzo lubi te właśnie takie przewiewne sportowe buty i kolor pomarańczowy, więc uważam, że udało się świetnie naprawdę.
bo tego typu Nike są świetne, nawet na lato. Kolejna rzecz, jaką kupiłam w Vive, to marynarka również na Wiktora, więc też się Wam w niej nie pokażę, ale Wam ją pokażę. Być może potem pokażę Wam, jak Wiktorowi ją wystylizuję, bo być może będzie to coś takiego bardziej oficjalnego, może na jakieś wywiady, może na jakieś występy sceniczne. Być może ta marynarka będzie ozdobiona jakimiś elementami scenicznymi, ale po prostu jest to taka oversize'owa marynarka w świetnym kolorze wyrazistym. Jest to vintage marynarka i już Wam mówię skład. Poliester z wiskozą, oczywiście, po połowie. Jest to, wydaje mi się, że marynarka męska w rozmiarze 46. Niewielki rozmiar, ale ma duże dosyć ramiona. Więc właśnie taka w sam raz w stylu Wiktora. Super, super zdobycz. Marynarki w tym dniu chyba były, słuchajcie, po 25 zł chyba, tak. Jeszcze super rzecz właśnie z Vive, mianowicie, słuchajcie, taki płaszczyko narzutko kurtka od sportowej linii marka Keina, czyli bardzo projektancka rzecz z wiskozy. Tutaj macie napisane sport, tak? Mark Kane, a tutaj jest na wierzchu taka naszywka sportowa. Świetna, świetna rzecz. Wygląda właśnie jak żakiecik. Ja, wiecie, że ja nie przepadam za takimi sztywnymi żakietami i marynarkami. Uwielbiam za to takie półsportowe, coś w rodzaju kurtek, narzutek. Narzucę ją, ale zobaczycie ją w stylówce takiej z sukienką. Po prostu ja ją założyłam normalnie na sukienkę taką, która będzie potem pokazana też szczegółowo, bo tam były też takie elementy zieleni na tej sukience, więc stwierdziłam, że czemu nie spróbować tak z kwiecistą sukienką, więc ją zobaczycie. No i tutaj mierzę do tej krótkiej sukienki, która też ma w sobie zieleń, ale stylowo nie za bardzo pasuje. Tak to wygląda. Lepiej wyglądał do tej sukienki ten płaszcz ludowy, sami powiedzcie, ale to jest świetne, to jest coś w rodzaju właśnie takiej kurtki, bluzy letniej, gdzie jak się robi trochę chłodnawo, jakiś wietrzyk, jakieś coś w lecie czy na wiosnę, to zarzucamy sobie taką narzutkę, świetna, piękna, ale metka jest wycięta, na pewno jest to, na 100% jest to wiskoza i myślę, że to jest rozmiar właśnie taki SM, coś w tym guście. I w zasadzie w Vive Profit to by było na tyle, bo dużo tam nie kupiłam tym razem. Teraz lecę do innych zakupów, już nie będę mówić z jakich sklepów, bo jest to i z Kameleona w Wieliczce, i z Kameleona przez K w Wieliczce, i przez C, i przez K, dwa sklepy. I jeszcze jakiś inny sklepik po drodze, już nie pamiętam który, bo byłam w wielu w tym tygodniu, tak przelotnie, bo nie miałam za dużo czasu. Pokażę Wam najpierw chyba rzeczy z Kameleona, tego, gdzie najczęściej chodzę. Słuchajcie, kupiłam świetną rzecz z metkami. Jest to komplecik z bardzo dobrym składem. Już Wam powiem, jaki najpierw skład, bo mam go pod ręką. 80% wełna, 10% wiskoza i posiada w sobie prócz tego elastan. I to jest komplecik czarno-biały. Wydaje mi się, że może zostanie ze mną, chyba że ktoś bardzo będzie chciał taki komplecik modowy z super składem, bo to jest też bardzo ważne. Jest to taki ściągaczowy komplet topik na ramionczkach, który Wam przymierzę do jedwabnej maxi spódnicy. Super by wyglądał do spodni szerokich, bo jest właśnie węższy ten komplecik, albo właśnie do spódnicy maxi. No i tutaj Wam pokazuję, o, tak to wygląda. Nowiutki komplet z metkami, tak jak mówię, więc super. Po prostu super. I skład jest super, to mnie jest w ogóle zszokowało. Ja myślałam, że to będzie jakaś wiskoza 100%, a to 80% wełny. No niewiarygodne, super jakość, naprawdę. Patrzcie, jak fajnie to jest zrobione. Z takim wiązaniem na dole. Wygląda to jakby to miało być zawiązane, ale to jest całość. Tego się nie da, to trzeba przez głowę wkładać. To nie jest rozwiązywane. I może i dobrze, bo się nie będzie rozciągało to wszystko. No i taki topik. Super, to było w zestawie. I tutaj mamy metkę, taką naprawdę jakościową metkę, no zresztą patrząc na skład, no to nie jest dziwne, skoro skład jest tak super, no to musi być jakaś jakościowa rzecz, nie? Kolejna, o teraz coś vintage Wam pokażę i będą swetry potem znowu dalej. Jest to taka kurtka vintage, bardzo ciekawa, z krótkim rękawem, właściwie żakiet vintage na jeden guzik, ale patrzcie jakie ma piękne zestawienie kolorów. Ja tam to przymierzyłam i do sukienki, bo tak chciałam zobaczyć, jak to się będzie zgrywać z innym kwiatowym wzorem.
I do spodni moich niebieskich, tylko że nie mam za bardzo już bluzki pod tym, więc tak trochę się przysłaniam, bo wiecie, żeby nie być zbyt roznegliżowaną, bo jest bardzo duży dekolt. Myślałam, że się uda to włożyć jako taką właśnie bluzkę bez już spodu, ale się nie da. Czy musi być jakiś topik pod kolor. W każdym z tych kolorów mógłby być, albo w kolorze spodni po prostu. Świetna rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, sztywne to jest, ma dosyć szerokie ramiona, takie 80sowe właśnie, lata 80, 90, ale kolor jest cudowny i to jest właśnie taki gruby żakard. Fajnie by do jeansów pewnie wyglądał, no czemu nie zmierzyłam do jeansów, to nie wiem. Piękna sukienka maxi, ale w małym rozmiarze, to jest 34, z Zary. Zara Premium Denim Collection, bardzo fajna jakość i to jest z SK, ale ona jest bardzo wąska. I ma krótkie rękawy, ma wysokostan, więc to jest raczej na niższą osobę taka sukienka do ziemi praktycznie. Będzie może na moją mamę, ma piękne wzory, zobaczcie, to jest wiskoza 100%. Piękne, piękne wzory, ma guziczek zapasowy przyszyty, ma kieszenie, no jest świetna, po prostu jest rewelacyjna. Teraz w ogóle bardzo modne są te wzory kwiatowe, róże i różne kwiaty na czarnym tle, więc... Bardzo trendowa rzecz, ale też w super fajnym kroju, bo już nie takim falbaniasto rozkloszowanym, tylko właśnie bardziej tak w teraz obecnych trendach szmizjerka taka trochę węższa już do ciała, więc super. No i kolejna sukienka, którą Wam muszę pokazać, jest piękna, tym razem to jest L-ka, nawet no L-ka, 40-ka. Na mnie jest ta sukienka za duża zdecydowanie, ale to jest też wiskozowa sukienka. Znowu dzisiaj same sukienki z kwiatami na ciemnym tle. I szkoda, że tak późno znalazłam tą sukienkę, bo ona jest, słuchajcie, idealna na Wielkanoc. Patrzcie, ma na sobie bratki. Nie są takie wyraziste te bratki, bo to nie jest taki realizm. Bardziej takie wzory kwiatowe, po prostu rozmyte lekko. Ale zdecydowanie widać, że te kwiaty są to bratki, idealne na wiosnę sukienka. Piękna, jednocześnie jest i elegancka, jest taka, bo ma czarne tło, jednocześnie jest wesoła, wiosenna, bo się rozświetla tymi kwiatami. No i zobaczcie na to. No piękna rzecz. Ma oblekany guziczek na rękawie na końcu. No jest cudowna. Tutaj ma takie lekkie podmarszczenie. W ogóle zobaczcie, jak ona jest świetnie tutaj uszyta. To jest zresztą marka Jigsaw, więc świetna marka, która fajnie szyje. Ja mam jedną jedwabną taką z Jigsaw w sklepie, taką oberżynową. I tutaj ma taką kontrafałdę na środku. A w ogóle ma krój A, więc bardzo dobra sukienka dla sylwetki. Właśnie wyszczuplający krój. A tutaj jest taka spektakularna przez te rękawy. No, pokażę się Wam oczywiście z paskiem do tej sukienki. Próbowałam ją udrapować na sobie. Jest za duża, o dwa rozmiary, no bo to jest 40, słuchajcie. Piękna, przepiękna. Naprawdę krój i jakość i wykonanie tej sukienki to jest majstersztyk. No i ta sukienka była z nowego towaru, więc sami rozumiecie. Teraz pokażę Wam jeszcze bluzkę, która jest też rewelacyjna. Bluzka jest od... Spadł pasek, słuchajcie. Od Boss Orange, Hugo Boss Orange. Taka vintage bluzeczka trochę, ale świetna. To jest bawełna czy wiskoza, czekajcie, bo... wycięta jest metka. Ale według mnie to jest raczej wiskoza 100%. Bo jest bardzo lejąca i taka właśnie dotyku wiskozowa. No i Boss Orange, no na pewno jest to naturalna tkanina, bo się nie spotkałam jeszcze ze sztucznymi rzeczami od nich, ale na pewno jest to wiskoza. Fajny, bardzo fajny pastelowy wzorek, takie pomarańczowe kropeczki i ma takie żółte pomiędzy co jakiś czas kropki, przez co wygląda bardzo świeżo ta bluzka, wiecie co? Ja ją tutaj włożyłam do takich pastelowych spodni, właśnie specjalnie dobrałam te spodnie, one są też pastelowe w innym odcieniu i mają bardzo subtelną kratkę, żeby Wam pokazać, że w pastelach można się bawić różnymi wzorami, mimo że tam jest kratka, tutaj są kropki, to one są tak subtelne te wzory, tak drobne i subtelne, że one będą do siebie fajnie pasować i wręcz będzie to robiło taki ciekawy optyczny efekt. Jeszcze do tego zmierzyłam żakiet, który zaraz Wam pokażę. To już Wam pokażę w stylówce z żakietem. Naprawdę fajna rzecz.
No i śliczne guziki ma, oczywiście bluzka jest pięknie wykonana. Tutaj ma takie zebranie, wiecie co, ja nie lubię mieć takich obcisłych rękawów, więc ja po prostu tego nie zapinam. Nie zapinam tych guziczków, jak ktoś ma bardzo wąskie ramiona, to może zapiąć guziczki, no i wtedy ma takie obciśnięte, ale po co, skoro jest rozpięcie, nie trzeba wcale tego zapinać i wtedy rękawki są po prostu luźne i spoko wyglądają. Bardzo ładna bluzeczka, fajnej kolorysty. Pokażę Wam teraz dla odmiany swetry. Trochę nie ta pora roku, ale piękne swetry kupiłam rękodzielnicze. Tutaj mamy sweter z... patrzcie. Ja stawiam, że to jest 100% kaszmir. Piękny golf i zobaczcie, jakie ma zestawienie kolorów. Taka melanżowa włóczka, która ma w sobie i limonkowy, i fiolet, i beż, i kremowy. I w sumie robi ten sweter, ten golfik wrażenie beżu takiego, chłodnego. Lekko z fioletowym odcieniem, ale piękne zestawienie kolorów. Zobaczcie, wydaje mi się, że on będzie na rozmiar SM i jest dość krótki, więc taki raczej do wysokiego stanu sweterek, do jakichś jasnych spodni, właśnie tak jak ja tutaj mierzę w stylówce. No i to zrobił ktoś ręcznie. Włóczka jest piękna, przepiękna i jest bardzo miła w dotyku, więc stąd wnoszę, że to jest albo alpaka, albo kaszmir 100%. Na pewno. Jedno z tych dwóch. Jeszcze jeden sweter, ten moim zdaniem jest zrobiony z baby moheru, bo jest zdecydowanie to moher, ale wydaje mi się, że baby, bo nie jest aż tak drapiący jak czasami takie moherowe swetry. Ja to na gołe ciało włożyłam, ale no, jest piękny, wygląda jakby nigdy nie był noszony. Śliczne zestawienie kolorów, tego szałwiowego z tym kremem. No i ten sweter wygląda jak nówka. Ktoś się naprawdę napracował, zobaczcie, jaka piękna robota. No i sweterek śliczny, naprawdę, bardzo też w modnym stylu, takim oversize'owym. Piękna rzecz, słuchajcie, takie rzeczy są bardzo drogie. Jak chcecie zamówić u takiej osoby, która robi na drutach, są takie firmy nawet na Instagramie, gdzie robią ręcznie te swetry, no to są szalone pieniądze. I jak znajdę ładne takie swetry robione ręcznie, no to jest świetna rzecz i uważam, że są to rzeczy bardziej wartościowe niż te swetry z sieciówek, nawet te z dobrym składem. Bo ktoś zrobił to samodzielnie i to super zrobił. Także trzeba to docenić. I sweter, słuchajcie, od Premium Quality Gina Tricot. Taka lepsza, lepsiejsza jeszcze podmarka Gina Tricot. Linia, powiedzmy. Piękne metki. I już Wam powiem skład. On nie jest 100% naturalny, ale jest tam skład naturalny w tym. Jest to sweter w powie z akrylu, ma w sobie poliester, wełnę, alpakę i elastan. 14% wełny, 7% alpaki, czyli w zasadzie sweter można powiedzieć częściowo naturalny. No, ale świetny krój ma za to i ma piękny kolor beżowy i naprawdę krój jest cudowny i jest ten sweter nowiutki, więc można powiedzieć, no nie jest to taki skład, jakbym chciała, ale krój swetra, wygląd swetra i no jednak ta dosyć spora domieszka jak na sieciówkę wełny, no to jednak przeważyło, że stwierdziłam, że warto, bo sweterek ma bardzo spektakularny krój, no jednak też dodatek naturalny, więc super. Pokazuję się Wam oczywiście do spodni i do spódnicy chyba w tym swetrze, już nie pamiętam, bo trochę tego jest do mierzenia. Także czasem się już zaczyna człowiek gubić. Moi drodzy, teraz pokażę Wam żakiety, bo już widzieliście kurtkę i żakiet męski, to teraz czas na marynarkę, którą jest w moim kolorze, więc zastanawiam się, i w moim rozmiarze, więc zastanawiam się, czy sobie ją zostawić, bo mam taką lnianą z H&M, ale jest ona w takim bardziej morelowym kolorze, odcieniu. No i nie do wszystkiego to pasuje. Wiadomo, że są rzeczy, które super wyglądają z tym kolorem, ale będą też rzeczy, które nie będą pasować. Na przykład tak jak do tej marynarki, która jest 100% wiskoza z Zary. SK. Stan idealny. Super krój marynarki. Bardzo lekka, bardzo fajna marynarka z podszewką też z wiskozy, więc jest też ważne, że podszewka nie jest sztuczna. Niestety w przeciwieństwie do tego żakietu z H&M, który kupiłam z lnu, który ma sztuczną podszewkę. Ta podszewka właśnie jest wiskozowa, co jest świetne. No i zobaczcie sobie, jak mierzę tą marynarę do
Do czego ja to tam mierzę? Do spodni chyba też. Tak, do niebieskich spodni. Po prostu jako top. Po prostu bez niczego. Ale można oczywiście mieć bluzkę pod spodem, t-shirt, cokolwiek, crop topik. W każdym razie bardzo ładna marynarka. No i kolejna marynarka, na którą w sumie miałam zamówienie. Pokażę Wam ją na sukience, bo już nie będę jej ściągać. To jest marynarka, słuchajcie, też od Gina Tricot i ma dodatek wiskozy, znaczy ma tam pół na pół prawie jest wiskozy. Jest ona z poliestrem, ale ma fajny kolor i kupiłam ją dla koleżanki, która szuka takiej jasnej marynarki, właśnie trochę oversize'owej, dłuższej, a nie jakiejś też takiej ogromnej i myślę, że będzie super. Dajcie znać, ja ją tutaj dla Was mierzę, oczywiście też do jakiejś spodni, do spódnicy maxi, do kilku rzeczy po prostu. Także bardzo, bardzo fajna marynara, w połowie naturalna, więc też ok, słuchajcie. Kolor taki beżowy, właśnie taki trochę imprezowy na jakieś wesela, na coś, na sukienkę czy na kombinezon, jak to chyba ma w tym przypadku być, będzie fajnie wyglądać. No i kochani, chyba doszliśmy do końca. Tak, zgadza się, wszystko było już. Sukienki, żakiety, sweterki. Także kochani, zapraszam Was na kolejne filmy. Zapraszam Was w niedzielę wielkanocną na filmik, bo niedziela, jak zwykle. Będzie to 7 dni, 7 stylizacji. Filmik taki zbiorczy z tygodnia. Nie wiem, chyba niedzielną stylizację pokażę Wam już, nakręcę w sobotę, jak będę ubrana w niedzielę, bo nie zdążę tego, wiecie, w wielkanocną niedzielę edytować i wstawić, więc pewnie będzie to wszystko zrobione do soboty, no ale myślę, że będzie fajnie, pokażę Wam jakieś kwiatki w ogrodzie, jakiś taki vlog przedświąteczny z życzeniami oczywiście. Także już teraz Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miłego końca tygodnia.